Jesteśmy na strzelnicy naszej ulubionej Bellona Marinino i robimy właśnie crossa, którego wszyscy potrzebowali, a na którego nikt nie liczył. Czyli jest z nami Michał z kanału Cyna i Ołów. Do teraz nie wiemy, czy to jest cyna, czy to jest ołów. Jest ich dwóch podobno. I dzisiaj my kończymy epopeję pod tytułem M4 CQA, czyli najtańszy AR na rynku. A Michał kontynuuje epopeję ze swoim karabinkiem, bo on go będzie jeszcze katował długo. My już mamy go do pożygu, więc dzisiaj po prostu robimy ostatnie wideo wspólnie z kanałem Cyna i Ołów. Zrobimy dzisiaj dwie rzeczy. To znaczy obejrzymy sobie, bo tak, żeby było jasne. Michał trzyma swój karabinek, który kupił dzięki wsparciu widzów jego kanału. Tak jest. Za co pewnie bardzo dziękuję. Bardzo im dziękuję. Jak strzelać za cudze? Załóż kanał na YouTubie. I twój karabin ma... 1800. 1800. Do nas wrócił karabinek od dziadka. I dziadek twierdzi, że z tego karabinka poleciało około 7000 sztuk u niego na strzelnicy. On był używany jako broń obiektowa na strzelnicy, nie był tam tyrany po zawodach, po prostu katowali go, strzelając z niego dużo, różną amunicją. I zrobimy tak. Za chwileczkę przeniesiemy się na deski, gdzie z Michałem rozłożymy sobie te karabinki i porównamy w środku stopień zużycia, co się wytarło, co się wygło, co się ukruszyło, co się zużyło i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy uda mi się dopaść boroskop, bo Michał swój zgubił. Zgubiłem boroskop. Jeden zepsułem, a drugi zgubiłem. Jak kulki. Ale będę się starał. Jeżeli mi... tak, postaram się przelecieć boroskopem przez lufę, bo mam pomysł, kto może mieć. I potem wrócimy sobie na strzelnicę i na strzelnicy zrobimy mniej więcej to samo, co robiliśmy za pierwszym razem, strzelając z tego karabinka dziadkowego, tylko to uprościmy. Strzelimy sobie po prostu dwa razy ORT, żeby sprawdzić, czy przy szybkim strzelaniu wszystko jest ok, a potem pójdziemy na oś 100 metrów i tam strzelimy z 6 rodzajów amunicji po 5 sztuk, a na koniec zrobimy sobie takie zamiankę. Krosa zamiankę, tak? Ja strzelę 5 ze swojego, 5 z Michałowego i Michał strzeli 5 ze swojego i 5 z Michałowego. 5 z dziadkowego. I zobaczymy po prostu, czy są jakieś różnice w... Ty masz jakie powiększenie? 5. O, to z tego będzie łatwiej. No ale dobra, i tak będziemy strzelać na celność i skupienie, a nie na to, żeby łapać dyszki. Tak? Więc nie ma co pitolić. Lecimy teraz na deski do naszego studia. Pokażemy Wam, jak to wygląda w środku, a potem strzelamy. Michał, wtedy było cieplej. Trochę. No to mamy CQA na deskach, oba. Górny jest cynowy. Dolny jest dziadkowy, czyli cyna i las. Pierwsza różnica, która się rzuca w oczy, to jest to, że Michałowy karabinek jest jeszcze matowy, a ten jest świecący. I teraz trudno mi jest powiedzieć, z czego to wynika. Czy to wynika z przytarcia tych elementów, wytarcia, dotarcia, czy z tego, że dziadek konserwował ten karabin przez zalewanie olejem WD-40, nie wiadomo czym tam jeszcze. A z kolei moi widzowie wiedzą, że ja swój karabin dosyć gruntownie pozbawiłem wszelkich śladów tłuszczu, topiąc go w benzynie, czyli... Dwa zupełnie różne podejścia. Czyli ten jest na maksa odtłuszczony, a ten jest po prostu zasmarowany, może trochę mniej niż był zasmarowany fabrycznie, ale... Tak, w moim to tam trafia po kropli smaru gdzieś tam na jakieś powierzchnie i do widzenia. A dziadek pewnie lał z kanistra. Oba karabinki były eksploatowane mniej więcej w podobnych warunkach. Co prawda ten wystrzelił 1800 sztuk, a ten wystrzelił około 7000 sztuk, przy czym oba... To są karabinki strzelane zasadniczo na strzelnicy. Znaczy chodzi mi o to, że są strzelane statycznie. Tak? Ani ten nie były tyrane po jakichś zawodach, lekkich piechotach, furiach i tego typu rzeczach. Nie były ciągane po piachu. Nie były ciągane po piachu. No po prostu używane tak, jak używa większość strzelców. Widzisz na strzelnicę, albo strzelisz statycznie zza stoliczka, albo tam trochę pobiegasz po tej strzelnicy, ale ani Michał nie jest fanem szpeju, kamizelek, nie wiadomo czego jeszcze, ani dziadek tego karabinka tak nie używał, więc one nie miały szansy
poobcierać się o elementy otoczenia, nie miałem szansy obcierać się o oporządzenie, no to wiadomo, nie pan Łąk... Nie, że to jest bardziej od wkładania go do szafy niż co, od eksploatacji, to? Tak. Nie, to jest symetrycznie po drugiej stronie, o tym mówiłem w pierwszej części. Pan Łąk z panem Lee odsuwali Delta Ringa, się omsknęło narzędzie. Czyli to od nowości tak. Tak, jak się przyjrzysz, to w tym miejscu i symetrycznie po drugiej stronie jest zrobiony kleks z lakieru o innej strukturze. Wspaniale. Bo panu Łągowi się obsunęło narzędzie, a pan Lee walnął kleksa i no, z tego się jest strzela generalnie, tak? Trochę się śmiejemy tutaj z tego. No i tak zobaczcie, że te karabinki z zewnątrz nie miały się tak naprawdę jak zużyć, tak? Może przełożymy je na drugą stronę. Ani nie załapały jakichś śluzów na łożach, ani kolby nie poruszają się w jakiś drastycznie inny sposób. Michał co prawda wymienił w swoim karabinku fantastyczny chwyt typu A2 na MacPula i zmienił sobie równie fantastyczny kabłąk z kawałka blachy. Ale specjalnie tego nie zdejmowałem, żeby się nam tak bardzo aż nie myliły. No i tak. O, widzisz, mówiłem, jest symetrycznie po drugiej stronie, w tym samym miejscu. Możemy zrobić jeszcze organoleptycznie, tak? Ono miało od początku minimalny lustołoże, tam rzędu milimetra, może troszeczkę mniej i dalej ma taki sam, tu się nic nie stanęło. Nie stało. Zobacz, Michał, jak to wygląda u ciebie. U mnie łoże nie ma luzu, ale to dlatego, że jak być może pamiętacie, ja to wszystko rozkręciłem i złożyłem go na nowo. Także jeżeli komuś by to bardzo przeszkadzało, to podejrzewam, że taka prosta operacja może tutaj wiele z tego typu zastrzeżeń pod tytułem właśnie luźne łoże, tutaj zupełnie tego luzu nie ma. Pokaż. Możesz zobaczyć. Nie. No nie, u Michała siedzi na sztywno, w karabinku dziadka to łoże ma delikatny luz. Ale on się nie zmienił od momentu, jak nagrywałem pierwszą część filmu o tym Chińczyku, więc radą na to jest po prostu, jak Michał mówi, rozkręcenie tego karabinka, skręcenie go od nowa i wtedy jest duża szansa na to, że ten luz uda się po prostu wyeliminować. Zajmowałeś rękojeść do przenoszenia w swoim? Tak, oczywiście. Były problemy z zamontowaniem jej? Nie. Czyli wychodzi na to, że ta pierwsza rękojeść była wymieniona. Tak, bo ta pierwsza po dokręceniu tych śrub na maksa, ona dalej miała, na boki była sztywno, ale przed tył to oczywiście tak, dlaczego się wam nie przesunąć. Kolby, kurna, no to jest. To jest kolby, powiedzmy jakaś tam wariacja na temat kolby od M4. No ma ten luz, tak? No ma ten luz. U Michała pewnie też będzie mieć. Nie wiem, czy nie większy. U mnie to w ogóle jest... to był powód, dla którego ja tę kolbę... Jest porównywalny, wiesz? No, jest po prostu tutaj dziura. No. Proszę mówić. Może to nie jest tak, jak założenie kolby commercial na mil-spec, czy tam na odwrót, gdzie w jednym przypadku nie da się włożyć, a w drugim jak założyć, to masz koszmarny luz. To nie jest aż taki luz, ale te kolby są po prostu dość luźne. No. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Na deflektorze mój jest mimo mniejszego nalotu jest bardziej poobijany niż deflektor u dziadka. Zastanawiam się, czy to wynika z tego, że z mojego karabinu leciała głównie cięższa amunicja, a dziadek pewnie puszczał nie wiem dziadek, co. Dziadek walił, podejrzewam, wszystkim co było. Obstawiam, że głównie poleciał z tego ten RSGS, ten taki, tak, ta jego tania amunicja. Mogło polecieć Winchestera. Podejrzewam, że jako że dziadek ma koncesję, to mogli z tego walić też normalną wojskową amunicją z rdzeniem, ze smugaczem. Ale może to wynika z tego, że twój może być troszeczkę bardziej przegazowany, tak? Ale to wszystko, słuchajcie, to sprawdzimy sobie na strzelnicy. Nie wiem, to z zewnątrz to już chyba nie ma co więcej o tym mówić. Tak mi się wydaje. Rozłożymy te karabinki i przyjrzymy się. Pokaż, kotku, co masz w środku. Wspaniale. No to już wiemy, jak się zużyły z zewnątrz, to popatrzymy, jak się karabinki pozużywały wewnątrz. Na górze mamy karabin nudziarza Michała, czyli karabin z cyny, a to jest karabin z ołowiu, czyli to jest karabin od dziadka. Ten ma 1800, a ten ma
około 7 tysięcy. Oba były eksploatowane w podobnych warunkach, o czym żeśmy już mówili. No i patrzymy, jak się zużyło. Zaczniemy sobie od komór spustowych. Porównamy je. Nie krępuj się, bierz je. I teraz tak, zobaczcie. Tak wygląda komora z karabinka dziadka. Ten karabinek był eksploatowany tak, że on był strzelany po prostu na strzelnicy jako broń obiektowa. I czyszczenie polegało przede wszystkim na zalewaniu olejem i spsikiwaniu go jakimiś takimi szybkimi środkami. Więc on jest troszeczkę brudny. Co możemy zobaczyć? No przytarcia na kurku, ale to są przytarcia normalne, eksploatacyjne. Ten środek tutaj to jest od iglicy, cała reszta jest od uderzenia w tył suwadła. I tutaj, w tym miejscu, na samym szczycie, to jest od pracy suwadła, które napina kurek. Możecie zobaczyć, że są lekkie przytarcia na zatrzasku zespołu ruchomego. Pokaż może, Michał, buffera. Zobaczcie, tak wygląda buffer. Nie ma nic tutaj. Tak wygląda buffer karabinka po 7 mniej więcej tysiącach strzałów. Ślady zużycia brak. Po prostu. Najnormalniej w świecie. Tak? W ogóle ta komora nie jest w jakoś... Tak? Ona wygląda po prostu, że jest w paru miejscach troszeczkę bardziej przytarta. Zaraz porównamy to z moją. Natomiast nie wygląda na to, żeby tutaj wizualnie coś się zużyło. Tutaj ja bym jeszcze jedną rzecz zobaczył, której chyba będzie trudno. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda zaczep kurka, ale no może nawet coś go widać. No jest jednolicie wyświecony, jest dotarty, ale to będzie pewna różnica. Czyli generalnie, nie? Wychodzi na to, że to są typowe eksploatacyjne objawy zużycia. Tu nie ma jakiegoś dramatu. Nie ma jakichś pęknięć, nie ma uszkodzeń materiału, nie ma czegokolwiek, co mogłoby nas niepokoić. Tak na pierwszy rzut oka. No dobra, to teraz pokaż swoją komorę. I teraz tak. Tutaj jak widać, ślad po iglicy jest... Jest taki sam. Podobny. Tak. Może jest troszeczkę mniej zużyte czoło tutaj, nie? Bo tamten, zobaczcie. Ja wezmę jeszcze na chwilę tę drugą komorę. Popatrzcie. To jest dziadkowy. On jest trochę bardziej wytarty, tak? Tu w górnej części zwłaszcza. No, ponad trzykrotnie większy. Ale ma ponad trzykrotnie większy przebieg. Tutaj ta krawędź natarcia, która zabiera osuwadło, jest troszkę bardziej u dziadka wyświecona. Tak poza tym niespecjalnie widać jakieś szczególne różnice tutaj. Poza jedną. Zobacz, różnicą, zaczep zespołu ruchomego jest wytarty w identyczny sposób. Dokładnie. Jest identycznie wytarty. Czyli można przyjąć, że jak się tak wytrze, to tak już zostanie. Dokładnie. Zobacz jeszcze ten, buffera u siebie. Zobaczmy jeszcze, zerknijmy jeszcze na... zobaczcie, że jest nieco inaczej wytarty. Bardziej równomiernie chyba, nie? Tam jest równomiernie. Tutaj jeszcze gdzieś po bokach widać, nie wiem czy kamera to łapie, są ślady tego fosfatowania, czyli on jeszcze u mnie się nie dotarł, co zresztą widać, kiedy próbujemy ten spust obsługiwać. Nie, przytrzymaj kurek na wszelki wypadek. Widzimy, kiedy próbujemy ten spust obsługiwać, mianowicie przy ściąganiu języka spustowego, on ma taką tendencję do zakleszczania się, to znaczy on na pewno trze i teraz w pewnej pozycji tego oczywiście nie róbcie. Nie puszczajcie kurka nigdy na lower, to co zrobiłem. Tego nie róbcie w domu. Tego nie róbcie w domu. W każdym razie... On ma, bo sprawdzaliśmy przed nagraniem i on ma przy takim powolnym ściąganiu języka spustowego... Być może to dopiero przy złożonym karabinie będzie widać. Spróbujemy. Przy powolnym ściąganiu języka spustowego i w pewnym momencie rozmyślam się, nie oddaję strzału, to w tym dziadkowym język wraca, a tutaj czasem zostać. Tak, to tu czasem potrafi się zawiesić. Pokaż jeszcze buffer. Buffer nie jest jakiś taki... Jest jakby tutaj, w tym miejscu. Ale to jest, wygląda bardziej na odprysk tej powłoki, niż jakieś zużycie. Takie mam wrażenie. Ale wiesz co, zobacz, przyjrzyj się. Widzisz taki wianuszek tutaj dookoła? Taki, widzę. No, taki wianuszek jest. Jest taki wyciśnięty. Tak, tak jakby to jednak uderzało w pina. A zobaczcie w tym dziadkowym. Nie ma.
Nie ma. Być może u mnie coś jest gorzej, jest spasowane na przykład. Tak. Nie ma, tu bufer jest, buffer jest na gładko, minimalny jest taki, ale bardzo minimalnie zaznaczony, a u Michała zobaczcie, że tutaj widać, podnieś troszeczkę, o, widzicie? Tu zwłaszcza, tu w tym miejscu, o, czekajcie, o tu. Widać, że on delikatnie jednak w tego pina troszeczkę uderza. No, po prostu najwyraźniej masz trochę gorzej spasowany karabinek niż ten. Smutno. Niż ten dziadkowy. Dobra, weźmy sobie teraz apera. Dobra, to bierzemy teraz aper dziadka. No, z zewnątrz to już widzieliście. Pokaż go, drogi Michale, nudziarzu w środku. Pokazuję. No i co widzimy? Są ślady, ja zwróciłem na to uwagę, jak żeśmy sobie oglądali te karabiny przed. Zobaczcie, tu, na tej rurce, ona jest troszeczkę powycierana. Pokażemy Wam za chwilę karabin Michała. Ona tak powycierana nie jest, no ale trzykrotnie mniejszy przebieg. Zobaczcie dalej, te wszystkie powierzchnie, po których ślizga się w środku zamek. Tam było... Może przez okno będzie widać to trochę. O! Czekaj, pokaż. Zobaczcie, tu widzicie w środku, tutaj, o to, tak? Tu jest powierzchnia, po której trze kampin, czyli trzpień sterujący iglicy, który potem wpada w ten otwór i się przekręca, tak? I tu widać jakieś tam ślady wytarcia, ale to są normalne ślady eksploatacyjne. Te wszystkie pozostałe powierzchnie, po których się posuwa zamek, no to zobaczcie znowu tutaj, tak? O to. Też jest jakieś tam minimalne przytarcie, ale nie ma dramatu. Komora reglowa, no poza tym, że to jest brudne oczywiście, no to zero śladów zużycia, tak? To są normalne, to jest normalna eksploatacja karabinka, który, dodajmy, wystrzelił 7000 sztuk i był czyszczony tak, jak był czyszczony. Nie ma jakichś śladów, zobaczcie, że nie ma jakichś drastycznych śladów tutaj po tym, jak tam to suwadło uderza w ten zamek. No dobra, tu minimalnie coś jest, ale to nie jest żaden dramat. Czyli można przyjąć, że komora zamkowa dziadkowego karabinka śladów jakiegoś ekstremalnego zużycia nie nosi. To są znowu normalne ślady eksploatacyjne, zwłaszcza, że pamiętajmy, ten karabinek wystrzelił 7000 sztuk. To jest cynowy. I teraz zobaczcie to, o czym mówiłem. Widzicie? Cynowy jest brudny. Ta rurka wydaje się, że jest trochę mniej przytarta. No ale kurna... Tutaj jedynym problemem, który mógłby wystąpić, jest nieosiowość tej rurki, bo jeżeli ona byłaby nieosiowa, to klucz gazowy by ją po prostu zmasakrował, tak? A w związku z tym, że one się po prostu mniej lub bardziej wycierają, znaczy, że te części współpracują ze sobą dobrze i nie ma tu się specjalnie... Popatrzmy sobie teraz do środka tutaj na to. No jest mniej wytarty, tak? Ale z drugiej strony ten karabinek trzykrotnie mniejszy przebieg. Nie ma jakichś obić, wybić, obtłuczeń, komora reglowa. Dla odmiany u Ciebie, widzisz, zauważyłeś, że tu ma, oprócz tego, bo to przytarcie występowało też w dziadkowym, ale Ty masz jeszcze tutaj. Zobaczmy sobie je obok siebie. Widzisz? Przy wślizgach nabojowych. Tak, są takie dwa wygniecione punkty, jakby wymłotkowane. Tutaj tak. Tego nie ma. A poza tym generalnie te komory wyglądają bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Weźmy sobie teraz może suwadła. Suwadło. Suwadło typu dziadek. Tak, suwadło typu dziadek. Poczekaj, złapał ostrość. O, no i teraz możesz już podnieść. Normalne ślady wytarcia. Powiem więcej. Jak patrzyłem jak za pierwszym razem ten karabinek rozkładałem i patrzyłem na te powierzchnie, no to one dalej widać, że są wykonane tak, jak są wykonane, tak? Nie, czyli to... dosyć niechlujnie, aczkolwiek one się po prostu dotarły. No wiadomo, te głębokie wżery, które widzicie tutaj, znaczy to nie są wżery, to jest niedokładność obróbki po prostu, to, że to nie zostało na gładko wypolerowane, to już zostanie, bo to jest stal trąca po aluminium i to się już nie dotrze, ale poza tym one się po prostu wzięły i wyślizgały. Nie są w jakiś drastyczny sposób. Tu znowu mamy, tak, niedokładności tutaj.
To jest niedokładność wykonania, a nie żadne zużycie. I tak samo zobaczcie tu, no tu się powycierało w normalny sposób, tak? Będzie nam łatwo porównać, bo możemy sobie wziąć to moje suwadło do ręki i teraz... Na górze jest suwadło Michałowe. Tak, jest, na górze jest suwadło z cyny, na górze jest suwadło z cyny, a na dole jest suwadło z lasu. No tu jest poprzecierane od buffer tuba, no ale tak to jest... Tutaj się... jest trochę bardziej wytarte. Te powierzchnie ślizgowe, no widać, że w dziadkowym karabinie one się jakby ułożyły bardziej już do... są bardziej równomiernie takie wyświecone, wyślizgane tutaj u mnie jeszcze. Widać, że jeszcze ten karabinek musi popracować, żeby się dotarł. Tak jak widzicie, czyli 1800 strzałów to jest tak naprawdę ale znowu, sprzęt na dotarciu. Ale znowu, zobaczcie, tu i tu, tak? Nie pamiętam, który jest który. Czekaj, ten to jest moje. Tak, to jest dziadka. Zobaczcie, to jest dziadek, to jest cyna jołów. To jest prawie to samo. Czyli wychodzi na to, że po trzykrotnie większy przebieg i stopień tak, zużycia... One podejrzewam, że finalnie, gdyby ten karabin leśny postrzelał pewnie jeszcze ze 3-4 tysiące, to te zmiany się zatrzymają. On po prostu dotrze się do jakiegoś tam poziomu i to już tak zostanie. A pokaż może jeszcze gniazda. Zobaczcie, zużycie przodów tutaj, tu i tu, identyczne. Identyczne. Podejrzewam, że u ciebie to się zaczęło, u dziadka już po prostu doszło do końca, oporu. Tak? Do oporu. Zobaczymy, czy uda nam się pokazać to w środku. Trzeba by zaświecić tam już jakoś. Trzeba by zaświecić, poczekaj. No, weźmy poprawkę na to, że one są brudne. Jakieś tam ślady eksploatacji się na tym pojawiają. Ale na pewno powłoka się nie wytarła. Tak, nie widać, żeby to się uszczyło, kruszyło. Nie, chrom jest chromem cały czas. Czyli mamy suwadła. No to jak mamy suwadła, to zobaczmy sobie zamki. Tu jest zamek. Górny jest Michałowy. Dolny jest dziadkowy, umóżmy je może w podobny sposób. O. No i patrzymy. Minimalnie większe ślady przy... tak, zobaczcie, czekajcie, wezmę swoją kultową strzałkę. Tu. Na wyrzutniku. Tu jest trochę przytarty, u Michała tego nie ma, ale z drugiej strony jak patrzę na spasowanie tych wyciągów, to jest... tak? Część z huty. Stopami spasowali jak dla obcego, na całe 30%. Pierścienie gazowe w dziadkowym nie były wymieniane z tego, co słyszałem. Czyli po 7 tysiącach pierścienie jeszcze żyją. Tak. Popatrzmy na czoła zamków. Ten po prawej to jest dziadek. Tak, jest troszkę na przednich powierzchniach rygli, są bardziej świecące u mnie jeszcze tego fosfatowania. Tutaj trochę zostało. Tylne powierzchnie rygli. Niespecjalnie jest co tu zobaczyć. Zróbmy tak. No ten pierwszy rygiel po prawej stronie, widzisz, jest tak jakby leciutko... Rożek ma. Tak. Ugryziony. Patrzymy sobie dalej. No dla odmiany u ciebie tutaj na tym, widzisz, z tyłu, po lewej widzę. Stronie. I tu też. Ta część. Leciutko jest nam jakby coś... Teraz pytanie, czy to jest sklepane, czy to jest niedokładność wykonania? No. Ja bym stawiał na to, że to są różnice wynikające bardziej z tego, że one nie zostały dokładnie, identycznie wykonane. Różnicą w sumie taką, którą widać, jak się patrzy na niego od góry, jest wytarcie tego pierścienia prowadzącego, który u dziadka jest równomiernie wytarty dookoła, u mnie jeszcze gdzieś tam posiada ślady powłoki, która do końca się nie dotarła. Ale na przykład u dziadka, tak, u dziadka, ta niedokładność, która była, jest nadal, a u ciebie nie ma. I zobaczcie, jak te zamki są równo powtarzalnie wykonywane, tak, zobaczcie. Jesteśmy w tym samym miejscu, czekaj, to będzie tu, o. Na obwodzie. Jesteśmy w tym samym miejscu na obwodzie. Tu macie tę niedokładność w postaci tej takiego trójkącika. Zagłębienia takiego. A tu nie ma, tak?
No, czyli powtarzalność produkcji tego jest, jest umowna. No. Ale z drugiej strony nie można powiedzieć, że te zamki są w jakiś drastyczny sposób zużyte. 7 tysięcy strzałów to jest w normalnym karabinku to jest 8 do 10 i jest po zamku. Nie wygląda na to, żeby on miał się zaraz zepsuć. Zobaczmy może sobie jeszcze te kampiny. Ten słynny kampin, który mi zardzewiał. Jak? No i teraz już nie wiem, który był który. Górny jest dziadkowy. Górny jest dziadkowy, dobra. Górny jest dziadkowy. Możesz się bliżej nawet pokazać, wiesz? Górny kampin jest dziadkowy, a to jest mój. Tak jak widzicie, ta rdza, z której oczywiście robiłem sobie troszkę żarty z pokazywania rdzy w karabinku, po przetarciu go szmatą z olejem nie ma tutaj śladu. W dziadkowym kampinie trochę bardziej się to wszystko powycierało. Tego fosfatowania na tym dziadkowym to no już w zasadzie wspomnienie po nim pozostało. Tak, jest tutaj tylko taki fragment, który nie trze o nic, który jest w otworze po prostu i nie ma kontaktu z innymi częściami. Tak poza tym niespecjalnie widać tutaj jakieś różnice. No, część po prostu się wytarła, natomiast powierzchniowo nie ma tutaj żadnych karbów, nie ma żadnych ubytków, czegoś, co byłoby wyczuwalne, taki fizykalny sposób, namacalny. Czyli żyją. Żyją. Dobra, iglice. Ta jest dziadkowa górna, dolna jest sceny. Ślady zużycia, poza tym, że brudne. Możemy, mogę się poświęcić i wytrzeć ją paluchami, będzie brzydko wyglądało na filmie. No brak. Właściwie brak jakichkolwiek śladów tutaj zużycia. Patrzę, czy to jest karp, czy to jest brud. Nie, to jest brud. To jest... Wizualnie same końcówki iglicy... Nie widać, żeby tutaj cokolwiek się zużyło, sklepało, ukruszyło, co się czasami w tych iglicach zdarza. Także ten element w ogóle on jest, nie wiem czy podzielisz moje zdanie, jednym z ładniej wykończonych elementów tego karabinka. Tak. Także tak to wygląda, słuchajcie. W iglicy nie ma o czym pisać do domu. No zawleczka, no to tam zawleczka. Rękość przeładowania, proforma. Zobaczcie, górna tradycyjnie dziadek, dolna cyna jołów. Ślady zużycia. Jakby tak popatrzeć, to prawie identyczne. Tutaj wytarło się po prawej stronie, tu i po tutaj, lewej. Tu też po prawej, tak. Trochę po lewej. U ciebie może więcej po prawej, a mniej po lewej, ale to się zużywa w dokładnie ten sam sposób. Też widać, zobaczcie jak je odwrócimy, że one nie trą. One nie haczą o nic, nie trą. One pracują normalnie. Tak jak powinny pracować. Także tu nie ma, no znowu nie ma się do czego czepić i o czym gadać. No i dobra, no i to zasadniczo tyle, jeżeli chodzi o rozłożone te karabinki. No i teraz co? Trzeba by jeszcze pojechać na strzelnicę i zobaczyć, jak to chodzi na ostrej, nie? Tak jest. Dobra, to składamy te karabinki, lecimy na strzelnicę i zobaczymy, jak one strzelają. Dobra, słuchajcie, jest zmota straszna, bo niestety dysponuję bardzo przeciętnym boroskopem, który nie ma możliwości zapisywania w formacie filmu, tylko niestety jedyne, co można z nim zrobić, to no to zdjęcie albo jakiś tam taką zmotkę, jak zrobiłem teraz, czyli po prostu telefon filmujący ekran. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku. Nie wiem, jak to wyjdzie. O, zaczął się tu. O, dobra. I słuchajcie, to jest przejście pomiędzy komorą nabojową a początkiem lufy. I to jest miejsce, jak zapewne widzicie, tu. O te... To ciemne takie, tak? To. Nie wiem, czy to jest brud, czy to jest już jakiś tam początek zużycia lufy.
Ja tę lufę trochę czyściłem, nie pieściłem jej, zalałem ją pianką, przetarłem ją szczotką mosiężną, później przetarłem ją przecierakami i przetarłem ją sznurem na koniec. No ale jak widzicie, coś tutaj takiego jest, tak? Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, czy to jest zużycie lufy samo w sobie, czy to jest brud, czy to jest coś jeszcze i jeszcze innego. Może należałoby tę lufę po prostu bardziej dopieścić, bo z tego co wiem, to ta lufa przez te 7000 strzałów, no czyszczona była raczej słabo, żeby nie powiedzieć, że wcale. Dobra, jedźmy dalej, zobaczmy sobie, tu już zaczyna się gwint i teraz zobaczcie, ja już tę lufę oglądałem wcześniej. Widzicie, na bruzdach są dosyć wyraźne ślady płaszcza, czyli mosiądzu. Pytanie, ta lufa, mówię, była przecierana, była w niej grana szczota, była pianka. No i teraz pytanie, czy te drobinki mosiądzu to się wzięły z tego, że to nie było zadbane, nie było czyszczone i to po prostu tak jest i to zejdzie, czy one zaczęły się osadzać w miejscach, w których dochodzi już do jakiegoś tam zużycia lufy. Tak jak mówię, lufa czyszczona specjalnie niestety nie była. Dobra, lecimy dalej. Dalej jest lepiej, bo zobaczcie, to się już kończy w pewnym momencie. Tak? To jest mniej więcej 1/3 długości lufy i popatrzcie. I tych śladów już praktycznie, tak, one zanikają. I im dalej się wysuwamy, tym ten gwint jest po prostu czystszy. Weźmiemy sobie jedną bruzdę. O, tutaj jest jakiś taki farfocel, faflun. A nie, to jest ten otwór, tak? Czyli nawet nie, nawet 1/4 długości. Te pierwsze oznaki zużycia albo niedoczyszczenia. Tu mamy otwór gazowy, tu mamy ten faflun, który mi się rzucił w oko, ale to akurat może być, sądząc po jego kształcie, to może być jakiś włosek, który został po szczotce. No widać, że ta lufa jeszcze jest trochę zużyta, no co by tu nie cudował, no jakość tego boroskopu jest jaka jest, o tutaj też widać, że się coś tam zaczyna dziać. Słuchajcie, 7000 strzałów z różnej amunicji, w wielu przypadkach mogła to być amunicja stricte wojskowa, z jakimś nawet tam smugaczem, bo Leśny ma koncesję, więc może z tego strzelać. No tak... Jest to lufa, po której widać, że się zaczyna zużywać. Mniej lub bardziej, trudno mi jest powiedzieć, teraz wracamy do początku. Trudno mi jest powiedzieć, czy... O, tu bym obstawiał, że to może być już odpadający chrom jednak, mimo wszystko. Tak? Ta czarna plama, którą teraz widzicie na ekranie na środku. To może być już odpadający chrom. A to by wskazywało na to, że ten osadzony... mosiądz, to też może być już, może się już osadzać w miejscach, w których ten chrom zaczyna po prostu coraz mocniej sobie odpadać. Dalej jest trochę lepiej. Przy końcu lufy znowu się zaczynają jakieś czarne pola, mniej lub bardziej. Cały czas jedziemy po tej samej bruździe, nitce gwintu. Tak, widzicie, tu są takie czarne, o tutaj, tak, takie czarne pola są. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, niestety boroskop jest podłej jakości, ja lufę trochę doczyściłem, tak żeby nie była zasyfiona, ale może, gdyby tę lufę poświęcić jej z godzinę i ją tam przetrzeć naprawdę jakoś super, może by to pokazało coś więcej. Fakt jest faktem, a to jest korona lufy, jakby kto pytał, o tu. Korona nie wygląda na jakąś mocno zajechaną. Trochę jest, tak? Widzicie, tu się trochę już ten chrom zaczął kruszyć.
O tu. Nie tu. Tu. O tu. To już są takie miejsca, w których ten chrom zaczyna po prostu się kruszyć. Ale też, z drugiej strony, ja nie byłem przy strzelaniu z tego karabinka. Nie wiem, czy ta lufa nie była przegrzewana, jak mocno dostawała w dupę. Raczej z tego, co mówił dziadek, czyszczona nie była, tylko jakoś tam przecierana, zalewana. No sorry, no nie. Ja dzisiaj poświęciłem z pół godzinki, może trochę mniej. Może trzeba byłoby to zrobić dokładniej. Fakt jest faktem, że lufa się zużywa. To bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. 7000 i pierwsze oznaki zużycia już na niej są. To raczej, to czarne, moim zdaniem, to już jest oznaka zużycia. To może być odpadający chrom. Po prostu. Najnormalniej w świecie. Ale to jest 7000 strzałów na różnej amunicji, w różnych warunkach, być może także na przegrzaniu tej lufy, bez czyszczenia. W karabinku za 3499 zł polskich. No to mniej więcej tak, na pierwszy rzut oka ta lufa tak wygląda. Ja nie jestem specjalistą od oceniania boroskopem jakości lufy. Ten boroskop też jest jaki jest. Zapraszam na kanał Cyna i Ołów. Jak Michał znajdzie swój boroskop albo naprawi ten, który zepsuł, albo kupi kolejny, to na pewno u Michała na spokojnie on wam to wszystko elegancko pokaże. W tym dziadkowym karabinku lufa wygląda tak, jak wygląda. Strzelamy Bieda Operators Readiness Test. Celem jest czarne kółko, 10 karabin, odłożenie, 10 pistolet, zmiana, 2 pistolet, zmiana, 2 karabin. Tak, i strzelimy sobie to dwa razy. Zobaczymy, jak ten CQA po 7000 zachowuje się przy szybkim strzelaniu. Mam nadzieję, że wszystko mam gotowe. No to spróbujmy. Tak, tu mam magazynki, dobra. Kurna, miałem wrażenie, że mi zgasł kolimator. .26-40, fatalnie. W ogóle się zamotałem z kolimatorem. Z karabinka wszystko weszło. Z pistoletu dałem ciało oczywiście, bo dlaczego nie? Rozładujmy. Ale jakby najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby sprawdzić, czy ten karabinek przy takim szybszym strzelaniu funkcjonuje normalnie. No i jak widać, funkcjonuje normalnie. Nic się nie zacięło, magazynki wypadają tak, jak mają wypadać. Więc generalnie jest spoko. Pomimo wystrzelenia 7000 sztuk amunicji z tego karabinu. Polecimy jeszcze raz. Może teraz będzie lepiej. Nie wiem zupełnie, dlaczego uciekł mi ten jeden z karabinu. 22,52, czyli lepiej, ale dalej beznadziejnie. No teraz dałem ciało jednym pistoletowym, jednym karabinowym. Generalnie ten CQA działa, tak? Widzieliście, przy szybkim strzelaniu funkcjonuje normalnie, nie ma żadnych zacięć, magazynki normalnie wypadają, zamek zatrzymuje się w tylnej pozycji po ostatnim, zespół ruchomy. Po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka zatrzymuje się w tylnym położeniu, więc nie ma się co do tego przyczepić, tak? 7000 strzałów,
czyli karabinek działa tak, jak działać powinien. Jak wygląda w środku, to widzieliście, a jak strzela na 100 metrów, to za chwilę Wam pokażemy już razem z Michałem. Co robimy? Sprzedaję konkurencji patenty na proste rozwiązanie. Czekaj, miał się, być pęce. Żeby się konkurencja nie rozrosła przypadkiem za bardzo. Tu miał być fioki 55 i tu jest fioki 62. No, skończą strzelać, pójdziemy, powiesimy. Strzelę po 5 strzałów z każdej amunicji. Zobaczymy, porównamy to z tym, co było w poprzednim filmie. A później zrobimy crossa z Michałem, strzelimy po, nie wiem, czy tam po 5, czy po 10, to jeszcze zobaczymy. Możemy po 10. Ja strzelę ze swojego i z Michałowego, i Michał strzeli ze swojego i na z dziadkowego, czyli z tego, co ja mam. No i tyle, tak? I zobaczymy po prostu, jak nam to wszystko wyjdzie. 100 metrów, no i tak jak mówiłem na początku, strzelam 6 typów amunicji, po 5 strzałów z każdej. 100 metrów, zobaczymy, czy będzie jakaś różnica w porównaniu z poprzednim strzelaniem, a później zrobimy sobie crossa z cyną i ołowiem. Jest jesień, nie? Pierwsze chyba takie jesienne strzelanie w tym roku. Chłodno. Zimno jest. Nie, chłodno. Upał zelżał. Ale przynajmniej się człowiek nie poci tak jak kurde ostatni. Dobra, lecimy. Jaka amunicja? Dziadek. Dziadek strzelony, walimy 5 strzałów z normy. Norma tac. Ostatnio norma najfajniejsza była. Nie, nie. Z tego najlepiej ostatnio wyszło GGG i PMC. PMC był... Koreańska amunicja z chińskiego karabinu ostatnio strzelała najlepiej. GGG, czyli GGG. Zobaczymy. Ostatnio to była druga. Najlepsze było kimchi, a to GGG było drugą. Najlepszą amunicją. Kimchi syrinchi. Kurna, tak się zasugerowałem, że strzeliłem z GGG w kółko z napisem kimchi PMC. Więc musimy pamiętać o tym, że będzie zamiana. Znaczy, tam, gdzie powinno być GGG, tam będzie PMC i na odwrót, tak? Pamiętaj. Ja muszę teraz pamiętać, żeby strzelać w prawą górną, a nie w lewą dolną. Pymycy. Prawa górna. Pamiętam. Prawa górna. Z PMC strzelam w GGG. Fioki, 55, czyli przedostatnia. Zobaczymy, jak pójdzie. Chociaż ta fioki ostatnio, nie? Coś nie lata ta fioki. Lata, jak chcę. Fioki 62, ostatnia z 6. A 6 razy 5, tak? Oczywiście, żeby nie było, bo się pomyliłem, oczywiście. Tak, nie mogło pójść ten. To nie jest GGG, to jest PMC, bo strzeliłem. Wszyscy są? Wszyscy są. Komplet. I tu jest GGG. Bo tak się zagadaliśmy o kimchi, że... tak. Strzelamy! Strzelajcie, strzelajcie. No to lecimy. Dziadek, porównywalnie jak ostatnio, nie wiem czy może nawet nie minimalnie lepiej. Dziadek jest amunicją nierówną, dlatego że to jest amunicja ex-wojskowa, nierdzeniowa, żeby nie było, jest miękka, ołowiana. Tylko ona jest tak, że jest odkupiona skądś tam, wysypana ze zbiorczych opakowań po ileś tam set sztuk i paczkowana jeszcze raz, więc powtarzalność tej amunicji... Po prostu możesz w jednym pudełku trafić albo jedną serię, albo 5 na przykład, jakby już miał pecha. Więc nie jest najgorzej, ile tutaj jest?
cyk, pyk. Jakieś 8 cm, to jest mniej niż 3 moła. Na setce? No, mniej niż 3 moła. Nie wiem, liczę w komputerze. No plus minus 3 moła, tak? Niecałe. Norma, trochę lepiej niż ostatnio chyba, bo ostatnio ta norma była jakimś rozpiździajem. Ja wkleję gdzieś wam tu obrazek, więc spokojnie. Tu jest dalej. Pyk, cyk. Porównywalne skupienie z dziadkiem. To jest pymycy. I pymycy znowu ostatnio najlepiej walnęło 1,5 moła, a dzisiaj to będzie jakieś niecałe 2. Czyli jest minimalnie gorzej, tak? Minimalnie gorzej. GGG ostatnio było w okolicach trochę, tam chyba 1,7 moła. Tu jest widać już troszeczkę gorzej, bo tu będzie 8, no też około 8 cm. Tak, czyli to będzie około 2,6, 2,7, troszeczkę gorzej. No bo tu mamy jakieś 5,5 cm, czyli tu jest poniżej 2 moła, tu jest poniżej 3 moła. W poprzednim strzelaniu to GGG też wypadło gorzej od PMC. PMC wtedy wypadło najlepiej. Fioki 55. W poprzednim strzelaniu pamiętasz, że dziaj taki, że 10 moła. Nie, aż tyle to nie było, ale było zaskakująco słabo jak na fioki. A teraz proszę bardzo, 2 moła. Jaki z tego morał płynie? Że trzeba zużyć karabin, żeby fioki lotały. No czekaj, nawet może to, bo to jest ile? Z 2 cm, jakieś 6,5. No to masz ponad 2 moła, lekko tam 2,2. Czyli GGG. Więc jest lepiej. Trochę nie. Tak. To będzie porównywalne, tak? Te grupy będą porównywalne. I fioki 62, nie sądzę, żeby to były moje błędy, ale ostatnio pamiętasz, ten fioki 62 też strzelaliśmy z każdego karabinu. Ma problem. Ma jakiś problem. Cynie też 62 źle lata. Tak? Też 55 ok, 69 super, a 62 najsłabiej. Kiedyś strzelała fajnie, ale nie wiem, czy jakaś dziwna taka partia kupowana na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy. Serii. No ja kupiłem, tak, no, w ciągu ostatnich 2 miesięcy i, no kurde, tak trochę, niby to jest 1,9 gwint, nie, więc... Powinna dobrze latać z takiego gwintu, ale... No ale zobacz, 55, znacznie... To jest według mnie poniżej oczekiwań, no, tak, dla tej amunicji. Tak, tak, więc tradycyjnie, and the winner is... Kimchi PMC, najbardziej ulubiona koreańska amunicja do chińskiego karabinu. Second place GGG i trzecie miejsce Fioki 55. No bo dziadek, jakby był równiejszy, to mógłby być fajniejszy, tak? PMC, GGG, Fioki 55. A teraz jeszcze zrobimy sobie crossa. Po ile strzelimy? Po 5 czy po 10? Po 10. Po 10 strzelam najpierw ja z dziadkowego karabinu, Michał z synowego. Idziemy, sprawdzamy, zaklejamy, zamieniamy się karabinami, walimy jeszcze po 10 i patrzymy, co nam z tego wszystkiego wyszło. To jest. Zmiana planów. Strzelimy w sumie po 4 razy z każdego, każdy z nas strzeli 4 razy, po 2 razy z każdego karabinka. Za pierwszym razem strzelamy amunicją Fioki 55. 55, tak jest. 5 strzałów ja z dziadkowego, Michał ze swojego, potem idziemy do tarczy, zmiana karabinu, znowu 5 strzałów z 55, a potem powtórzymy to samo z 69, bo Michał ma 69 i mówi, że ona lata fajnie, więc zobaczymy, jak ona lata fajnie. Zobaczymy, czy tylko mi lata fajnie. Tak, strzelamy oczywiście, nie patrzymy na punkty, strzelamy na skupienie. Ta sama partia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No mała gdzieś, plus minus. Będzie. Prawdopodobnie montaż. Zły punkt celowniczy albo montaż. Ja będę strzelał teraz twojego. Albo zły celowniczy. Strzelę tak samo. Strzel tak samo. Tak, czyli celowałeś środek. Ja celowałem centralnie środek w dychę. Około 2 moła, tak? Jest? No jest 2 moła. Będzie. Celowane w środek, fioki 55. Mama.
prawie identyczne skupienia. No. Nawet taki wystrzelonych, 2000 wystrzelonych. Pattern podobny nawet. Tak. I zobaczcie, że nie no, skupienie jest identyczne. Jest identyczne skupienie. Jakbyś porównał te skrajne, to tak, jest 1:1. To jest 1:1, dokładnie. I zadziwiająco fajnie lata. Teraz poleciało fiołki 55. Zobaczcie, że dziurki są idealnie okrągłe, więc to normalnie stabilizuje. Ta lufa może się minimalnie zużyła, tak? No bo z PMC-ka już nie było 1,5 MOA, tylko było 2 MOA, ale tutaj dalej jest 2 MOA na 100 metrach, po 7000 strzałów. Zamieniamy karabiny i walimy jeszcze raz. To jest. A, to jeszcze zakleimy. Dwa moa. Ja tam miałem trochę poniżej dwóch moa. Miałeś tak? Mniej, no. Tu. Tak, ale porównywalnie, no. Minimalnie gorzej. Czyli czyja tarcza? To jest Michał. To ja. Strzelający z karabinu dziadka, który ma 7 tysięcy nabiegane. Dwa moa spokojnie utrzymuje, tak? Jeszcze strzelimy tak zaraz z tej 69, zobaczymy, ale... Ale to jest dlatego, że ten EOTech jest za drogi dla mnie. A ja strzeliłem za to z taniego Berisa, który jest krzywy i zniszczyłeś system. Słuchajcie, powiem wam tak. Ten celownik... Ty, tu są 4 strzały? Tak. Tak. I tu jest 5. No. Zrobisz mi zdjęcie tego. No. powiem tak. No to jest karabin 1800. Różnica jest jedna. Już tak... ja mam zainstalowanego EOTech-a. Kurde, muszę wyjąć te słuchawki, bo mi strasznie wiatr świszczy. Ja mam zainstalowanego EOTech-a z powiększalnikiem razy 3, a Michał ma Berisa razy 5. Razy 5. I to jest pryzmat. To jest zupełnie inne strzelanie. Pomijając to, że siatka celownicza w tym... Stary, respekt, że potrafi z tego strzelać. Ten celownik jest tragiczny. Ale submoa jest, nie? I to mocno submoa, bo to jest 1,5 cm. No, 2. No. Około 2 cm. No, myślę, że to jest na pewno poniżej 1 minuty. Chiński karabinek za 3,5 tysiąca złotych robi takie rzeczy, tak? Dziękuję. Dziękuję. Więcej pytań nie mam. 100 metrów. Aha, ty idziesz wieszać. Ja idę wieszać na 300. No to my wracamy teraz. Strzelone fiołki 55. Jestem w szoku, jak to poleciało, tak? Dziwne. Albo ta fiołki albo poleci bardzo dobrze, albo nie poleci, nie? Tu poleciało świetnie, no widzieliście, bardzo ładne. Strzelamy teraz fioki 69. Najpierw ja z dziadkowego Mifa ze swojego. Ocenimy przy tarczach. Zmiana, podsumowanie i do domu. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest raczej twój błąd. Raczej. Niż odskok amunicji. Znowu z 2 moa, nie? Nie licząc tego, no kurna, sorry. Około 2 moa. Tyle samo. Fioki 69. U mnie... Przesunięte w lewo, ewidentnie, i to też nie jest mój błąd, to będzie ze 3 moa. Też raczej to... Gdybym uznał to za mój błąd, tak jak u ciebie, to skupienie będzie podobne, bo też rzędu 2 moa. Z tym około 3 moa. Jeszcze strzelimy, jeszcze się zamienimy za chwilę. Dokładnie. Tymi karabinami. Bo może się okazać, że zrobisz to drugi raz. Ale wiecie, co wychodzi? Że tani Chińczyk strzela najlepiej na taniej amunicji. Może tak być. Weź coś powiedz, no. W końcu cross ma być. 69 grainów. To jest to, co u mnie latało super. A tu okazuje się, że niekoniecznie. U ciebie na czy... Znaczy z tego samego karabinka, z tamtego karabinka, aha, na zamkniętej strzelnicy, na FSO, ja z tej amunicji zrobiłem najlepszy wynik. Gorszy niż raz 55. A tutaj 55 się okazała, więc zobaczymy, co się stanie, jak się zamienimy. No. Tak. Ostatnie strzelanko, robimy potem podsumowanie i koniec chińskiego aera u nas. Dobranoc, chiński aerze. Ugh.
To słuchaj, a jeszcze ci przerwę, przepraszam cię. Którym się kręci, żeby jasność zmienić tej kropy? Naciskasz z boku. Z drugiego. Góra, dół, tak? Tak. Dobra. Góra jest jaśniej, w dół jest ciemno. Dobra. Ja sobie coś to spróbuję. No to dawaj. Każdy ma swój. Tak. Znaczy nie, ja już go nie chcę, już mam dosyć... To w piach z nim. I za samochód. Czekaj, tylko zdejmę sobie celownik. Bo drogi. Dobra, strzelone. 69. Tu jest 5 przestrzeni. Michał postarał, tak? Tym razem raz, się dwa, udało. 3, 4, 5. Poniżej 2 moa. Tu. Tu będzie z 5 cm. To jest poniżej 2 moa. Całkiem spoko. U mnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Około 2 moa. Jeden mój ewidentny błąd, gdyby go uwzględnić, to będzie około 3 moa. Czyli tak ten rozrzut porównywalny z twoim. Wniosek jest prosty. Tani chiński karabin najlepiej strzela na taniej amunicji. Nie ma co przeginać z 62, z 60. No i jest jeszcze jeden wniosek. 1800, 7000. Różnicy prawie brak, tak? Jedyna różnica, która nie wiem, czy tobie się rzuciła w oczy, praca spustu. Tak, w moim egzemplarzu spust się potrafi zawiesić, a tu się po prostu dotarł. I tu jest jakby płynniej pracuje, nie? Dużo. To strzelanie takie precyzyjne z tego dotartego spustu jest, jest czyli dużo mówiąc krótko, te 7000 wyszło na zdrowie. Tak. Nie wiem, czy udało nam się uzyskać boroskop, bo, ale jeśli się udało... Bo cyna to, zgubił. Tak, ale jeśli się udało uzyskać boroskop, to widzieliście lufę. Jeżeli nie... To najwyżej z cynowym karabinkiem, tak, będziecie śledzić i ten. Ale generalnie, jak żeśmy sobie go rozłożyli, oba te karabinki w studio, stopień zużycia, no dobra, ten jest trochę bardziej zużyty, ale czy jest w jakiś drastyczny sposób zużyty? Nie, jest zużyty tak jak karabinek po 7000 strzałów. Nie ma żadnych pęknięć, żadnych wżerów, nadłamań, sklepań, no tam się zużywa normalnie. Powłoki się troszeczkę dotarły. Tak, powłoki się troszeczkę dotarły, no tam gdzie były to, co pamiętasz, co żeśmy rozkładali suwadło i zamek, tam gdzie były te takie ewidentnie niedoróby, to to już zostało i to zostanie do końca życia. To już karabinka. Się zniknie. Także nie liczcie na to, że karabinek po 7000 się dotrze tak jak PWS albo nie wiem, coś tam innego, ale... Nie no, słuchajcie, 3499 zł, 7000 strzałów, jeżeli Leśny nie kłamał, ale raczej nie kłamał. Tak, i robicie spokojnie 2 moa z tego karabinka, a jak się przyłożycie, to zrobicie 1,5, mniej więcej, tak? Może troszeczkę ta lufa się już tam zużyła i może tego 1,5 nie zrobicie, tak jak przy tych pierwszych strzelaniach, ale 7000 strzałów. Ilu z was strzeli z takiego karabinka 7000 strzałów? Ty się, Kuba, nie liczysz, bo ty nie masz cekuła. Nie wiem, co tobie wyjdzie, wiesz? Jestem bardzo ciekaw. Śledźcie kanał Cyna i Ołów, bo Nudziarz będzie tam. No, będziemy rzucał. Tak, będziemy jeszcze szukać dziury w całym w tym karabinku, aczkolwiek moi widzowie też już powoli zaczynają żygać tym tematem, więc muszę dozować no, tematykę. Ale Michał będzie dozował, Michał będzie się przyglądał. Karabinek u mnie zostaje, także Królik swoje testy zakończył, a ja nie, tą katorgę... Nie, testy, to są takie. Dobra. No wiem, nie lubisz słowa test. Nie, bo żeby coś nazwać testem, to musisz spełnić zbyt wiele warunków, tak, żebyś mógł użyć tego słowa. Swój więc review. Rozszerzona recenzja. Recenzja rozszerzona. Rozszerzona recenzja. Ja bym go nie kupił, bo on mi nie pasuje estetycznie. Chodzi o te wykończenia tego suwadła, zamka, ale słuchajcie, jeżeli komuś to nie przeszkadza, jeżeli... Nie potrzebujesz ultra wywalonego w kosmos karabinka, nie chcesz wydawać za dużo na broń, albo masz bardzo dobry karabinek, a nie masz, a nie chcesz go chcesz ciurać. Mieć karabinek do tyrania, tak. Na przykład po wpiachu na zawodach. Idealna sprawa. 3499 zł. I walisz z niego 1,5 moa, a jak masz lepszy celownik, to walisz z niego sub moa po wystrzeleniu 2000. Tam było 20 mm. Tak jak widzieliście. Tak. Hello. Z celownika, z którego biali ludzie nie potrafią celować, z kropką wielkości kurzego jajka.
Tak. Ile ona ma? Z 5 mola? Nie wiem, duża jest. 3 na pewno. Tragiczne, ten masakryczny jest. Nie wiem, jak mi się to udało zrobić. Udało się, ale... So, jeszcze raz, podsumowując. Tani karabinek z tanim celownikiem, z taniej amunicji, po 2000 strzałów wali submoa. Ten sam tani karabinek z bardzo drogim celownikiem, z lufą po 7000 strzałów, strzela powtarzalnie 2 moa. Hello. Więcej nie trzeba. Tyle. Do domu.